właśnie pana posła Jerzego Kosa, wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia. Witam panie pośle, szczęść Boże. Szczęść Boże. Panie pośle, bezpłatne leki dla seniorów od 1 września to projekt wykazu, który zaczyna pojawiać się w rzeczywistości także przekazu medialnego, ale może warto wrócić do istoty tego projektu. Czym ten projekt jest i co ten projekt ma zmienić w polskiej służbie zdrowia? No ja osobiście z wielką nadzieją oczekuję na ten projekt. To odpowiedź na zjawisko, które obserwujemy od dłuższego czasu. Myślę tutaj o dużej ilości osób, które odchodzą bez wykupienia leków od okienka w aptece. Trzeba tę sprawę jakoś uregulować. I oczywiście nie uda się tego jednorazowo zmienić, natomiast można wyłączyć na pewno grupę, w tym przypadku wybrano grupę 75+, której no, można stworzyć nową propozycję leków, które będą lekami bezpłatnymi. Przygotowano teraz pierwszą listę. Jeszcze eksperci są w trakcie oceniania zawartości tej listy. Jak rozumiem, ją tak wcześnie opublikowano na miesiąc przed wejściem w życie tej ustawy, właśnie po to, aby było można jeszcze dokonać stosowne korekty, gdyby była taka potrzeba. Więc trudno na ten moment odnieść się do tego, czy czegoś ważnego brakuje, czy coś ważnego należałoby uzupełnić. Ale też trzeba podkreślić jedną rzecz, że w kolejnym roku, myślę tu o roku 2017, tych pieniędzy na te bezpłatne leki będzie więcej, a więc nawet jak nie od 1 września, to w trakcie realizacji tego programu będzie możliwość, będzie szansa dokonywania korekt. Ważne, aby oczywiście rozmawiać ze środowiskiem, tutaj z pewnością aptekarze również będą bardzo pomocni, będą mogli podpowiedzieć z własnej praktyki, jakie są ich obserwacje. Oczywiście lekarze, szczególnie może lekarze rodzinni. Tak więc wchodzimy w realizację projektu, który był zapowiadany, który jest spełnieniem obietnic, jednocześnie jest bardzo pożądany z racji sytuacji wśród osób chorych w Polsce. I często niedomagające finansowo, i z racji, tak jak to pan poseł wspomniał, mamy do czynienia z dramatycznymi sytuacjami, w których seniorzy po prostu nie wykupują leku, dlatego po prostu, że ich na nie nie stać. No mamy taką sytuację właściwie od już lat, która raczej się pogłębiała. I to wynikało z prostej przyczyny. Z jednej strony z ogromnego w Polsce rozwarstwienia różnic między osobami bogatymi, biednymi, tych no niestety cały czas też niskich emerytur czy rent. Oczywiście są pewne wyjątki, ale w większości przypadków tak to wygląda. I relatywnie wysoki w Polsce dopłat do leków. To jest około 35% średnio współpłacenia przez pacjentów, podczas gdy w wielu krajach to jest kilkanaście procent. Tutaj miejmy nadzieję, że już to seniorzy będą tą pierwszą grupą, której da się szansę podjęcia terapii w pełni. Czyli nie tak, że idzie się do apteki, jest przepisanych 5 leków, 2 czy 3 się wykupuje, inne się nie kupuje i w tym momencie ta terapia nie może być skuteczna. Oczywiście pewnie będą zmiany leków, które są przepisywane, ponieważ jedne na daną chorobę o takim samym działaniu będą refundowane w 100%, inne nie. I tutaj lekarze prowadzący, czy lekarze rodzinni będą musieli dokonywać stosowne korekty. No ale w tej sytuacji chyba będzie warto. Ważne też jeszcze oczywiście, aby pamiętać przy tej, ale również i przy kolejnych listach leków refundowanych w 100%, aby tych leków darmowych, aby uwzględniać też interesy krajowych producentów. No bo jednak oni tutaj zostawiają podatki, więc choćby z tych względów warto pamiętać przy budowaniu listy, aby oni na tej operacji 75+, na tych darmowych lekach nie stracili. Panie pośle, ważna sprawa, że także grupa społeczna, która powiększa się w dalszym ciągu, mamy do czynienia w Polsce z kryzysem demograficznym, a zatem przybywać będzie tych osób, które będą potrzebowały medycznego wsparcia po 75 roku życia. No i to pytanie, które pokazuje się ze strony opozycji, czy państwo polskie na ten projekt po prostu jest stać? Państwo polskie musi być stać na ochronę zdrowia, musi być stać na to, aby zwiększać nakłady na służbę zdrowia. W niedawno przedstawionym projekcie zmian przez panią premier i przez pana ministra pokazano, że stopniowo co roku mają zwiększać się nakłady na ochronę zdrowia. To co posłuje się przykładem w czasach kryzysu, który nie tak dawno, kilka lat temu przetoczył się przez Europę. W wielu krajach nie tylko nie zmniejszano nakładów na ochronę zdrowia, ale przeciwnie, te nakłady zwiększano. Dzieje się tak dlatego, że docenia się wagę zaangażowania środków publicznych właśnie w tą dziedzinę, bo to daje szansę na lepsze, godniejsze, dłuższe życie wielu obywatelom. W Polsce rzeczywiście zbyt mało środków finansowych na ochronę zdrowia poświęcano, ale również brakowało pewnych rozwiązań. Mówi się teraz w projektach ministerstwa o większej wadze, wręcz podniesienie rangi do osobnego urzędu. Myślę tutaj o zdrowie publiczne, co też ważne, bo poprzez odpowiednio ustawione, funkcjonujące zdrowie publiczne, które jest interdyscyplinarne i tu wchodzi w kompetencje nie tylko ochrony zdrowia, resortu zdrowia, ale również resortu edukacji, sportu, rodziny, polityki społecznej, pewnie jeszcze paru innych, to właśnie poprzez działania na rzecz zdrowia publicznego możemy w przyszłości osiągnąć na dłuższe życie naszych obywateli. A przypomnijmy, dzisiaj ono jest na jednak kilka lat, zwłaszcza w przypadku mężczyzn, kilka lat krótsze niż to w innych krajach Unii Europejskiej. Panie pośle, mówimy o bezpłatnych lekach dla seniorów, tych 75+, to ważny projekt, ale także przecież kampania wyborcza Prawa i Sprawiedliwości zakładała likwidację NFZ-u, stworzenie Narodowej Służby Zdrowia. Co w tym temacie się dzieje? W tym temacie też toczą się prace i są plany, aby od roku 2018 już najpóźniej od tego momentu po likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia był ten nowy podmiot, nowy sposób dzielenia pieniędzy w ochronie zdrowia. Oczywiście jeszcze nie ma szczegółowych rozwiązań, są pewne założenia do ustawy. Ja osobiście jestem pełen nadziei, że uda się zachować to, co jest, to było dobre w tym kulawym, bardzo niedoskonałym systemie, który do tej pory funkcjonował i weźmie się wszystko to, co najlepsze w tych nowych propozycjach, w tych nowych rozwiązaniach. O tym, co trzeba w jakiejś formie podtrzymać, chociaż oczywiście zmieniam zasady. To jednak jakaś forma kontraktowania placówek, bądź rozdziału pieniędzy, ale w taki sposób, że będzie to wynikało z wykonywanych procedur medycznych. Nie może być z jednej strony tak, że szpital nie będzie musiał się rozliczać z tego, ilu jakich pacjentów przyjmuje, bo wtedy by to działało demotywująco na przyjmowanie czekających w kolejce większej ilości pacjentów, ale też z drugiej strony, nie może być też tak jak do tej pory, że płatnik, czyli Narodowy Fundusz Zdrowia, tylko za jedną jednostkę chorobową u pacjenta, który miał kilka chorób i w tym momencie szpital wypisywał chorego po to, aby po kilku tygodniach przyjmować go z powrotem i leczyć ponownie na kolejną chorobę, bo dzięki temu Narodowy Fundusz Zdrowia płaci za kolejne hospitalizacje i leczenie kolejnych chorób. Lepiej przecież dla pacjenta i zgodnie z logiką jest, aby za jednym pobytem leczyć wszystkie jednostki chorobowe, aby leczyć pacjenta kompleksowo i kompleksowo wówczas rozliczać, kompleksowo
mieć zapłacone za to świadczenia medyczne. Jest to oczywiste, ale do tej pory, no niestety, wskutek takich, a nie innych rozwiązań, niestety tak nie było. Panie pośle, do tego się dochodzi dramatyczna sytuacja bardzo wielu szpitali, tych obecnych na drodze komercjalizacji, prywatyzacji. Temu także Prawo i Sprawiedliwość mówiło definitywnie. I poprzez ustawę, zmieniającą ustawę o działalności leczniczej, wprowadzono tamę komercjalizacji, prywatyzacji, no okazuje się, że życie nie zna próżni i już ci, którzy kombinują przy systemie ochrony zdrowia, szukają nowych pomysłów, nowych rozwiązań, a te nowe pomysły i nowe rozwiązania to już nie jest komercjalizacja i prywatyzacja, tylko tak zwany outsourcing części szpitala, bo nie wiem, wyjaśnijmy może też słuchaczom, co to jest ten outsourcing. Jest to swego rodzaju wydzierżawianie części właśnie szpitala, no i pewnie trzeba będzie szukać kolejnych jakichś rozwiązań, jak ograniczyć również ten proceder. Proceder, który owszem, był znany do tej pory, jeżeli chodziło o różnego rodzaju usługi dodatkowe wykonywane w szpitalu, różne rodzaje prace pomocnicze. No przecież pierwszym elementem, jeśli to rozwiązanie pojawia, to była ochrona przy bramach szpitalnych. Natomiast sukcesywnie okazuje się, że również i tą część medyczną można outsourcingować. To się oczywiście działo w przeszłości, natomiast teraz, widząc te ograniczenia dotyczące prywatyzacji, pojawia się na większą skalę i większym zakresie, jeżeli chodzi o tę część już czysto medyczną. Wracam do leków dla seniorów, panie pośle, przygotowany pierwszą kompletną listę leków, które znajdować się będą w tym wymiarze bezpłatnej możliwości skorzystania z tych leków po 75 roku życia. No, ta lista będzie, myślę, że co 2 miesiące modyfikowana, może nawet jakby trzeba było, to już odpowiednie zmiany zapisów ustawy to może być częściej. Natomiast ta, która będzie od 1 września, no to oficjalnie właściwie ją w dużym stopniu już teraz przedstawiono, natomiast myślę, że do końca sierpnia jest jeszcze czas, żeby dokonać korekty w obrębie tej listy, więc można powiedzieć, to co będzie od 1 września, ostatecznie dowiemy się i poznamy właśnie 1 września. Natomiast chcę podkreślić, że w tej sprawie nie ma rozwiązań stałych i ostatecznych, niepodważalnych, tylko wraz z kolejnymi listami można dokonywać odpowiednich korekt. Ja oczekuję, że w dialogu ze środowiskiem medycznym, w dialogu z pacjentami, takie właśnie korekty będą sukcesywnie dokonywane. Bardzo dziękuję za rozmowę i za komentarz. Z panem Wojciechem Buczakiem. Rozmawialiśmy z panem posłem Tomaszem Latosem, posłem Prawa i Sprawiedliwości, lekarzem, wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Zdrowia. Nie, przynajmniej jeszcze jeden temat. Witam serdecznie na antenie Radia Maria pana doktora Jerzego Bukowskiego, rzecznika porozumienia organizacji kombatanckich i niepodległościowej w Krakowie. Szczęść Boże, panie doktorze, witam i pozdrawiam. Szczęść Boże, witam i witam wszystkich słuchaczy Radia Maria. Panie doktorze, powracamy do niezrealizowanej misji konieczności uporządkowania przestrzeni publicznej, także w tym wymiarze różnego rodzaju mogił, cmentarzy, akty, no w cudzysłowie mówiąc, wandalizmu w dalszym ciągu zdarzają się, a zatem o prawdę historyczną na Powązka przychodzi nam w tym momencie także zawalczyć. Ta misja oczywiście trwa i ja muszę powiedzieć, że jestem bardzo usatysfakcjonowany, że mogę dzisiaj mówić do słuchaczy Radia Maria, jednego z najpiękniejszych miejsc symbolizującego polską pamięć narodową, bo znajduje się w tej chwili na krakowskim Sowińcu, pod podstawą Józefa Piłsudskiego, polską mogiłą Mowił, w której jest ponad 4,5 tysiąca ziem przesiąkniętych krwią Polaków, przelaną na polach bitew i miejscach martyrologii, na którą powiewa biało-czerwona flaga i pod którą pojutrze odbędą się o godzinie 19 uroczystości z okazji rocznicy wynalazku pierwszej kompanii kadrowej, na które wszystkich słuchaczy Radia Maria z Krakowa serdecznie zapraszam. Moja myśl tutaj Krakowa właśnie z tego kopca, który ogromną społeczną siłą, wysiłkiem, starannością, a obecnie dzięki poparciu władz miejskich podnieśliśmy z ruin, to z tego kopca chciałbym, abyśmy również podnieśli z ruin zasłużonych na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Dlaczego używam takiego określenia ruin, chociaż tam przecież wszystko jest bardzo dobrze uporządkowane? Otóż aż za dobrze. Nie może być bowiem tak, żeby na Alei Zasłużonych, głównego cmentarza niepodległego państwa, a tak nie jest przecież cmentarz w stołecznym mieście, tym są Powązki Wojskowe, aby tam właśnie w tej Alei Zasłużonych złożeni na przemian obok siebie bohaterowie historii i ci, którzy ich mordowali, ich kaci, ich oprawcy, zdrajcy, zabrańcy, ci, którzy poddawali Polskę obcemu panowaniu. I ja rozumiem tych dwóch młodych ludzi, którzy wczoraj na grobowcu Bolesława Bielka, być może również jego jakiś wpływem naszego apelu, jego wyznało o wszystkich kompetencji niepodległościowych, które do małego prezesa i tylko pamięci Bolesława Bielka, oraz jego osiągnął na Bolesława Bielka, Alei Zasłużonych. No, na rozwoju tego prezesa Bolesława Bielka, czerwony jazdy i Sarika. Oczywiście nie pochwalam dewastowania niczyjego grobu ani grobowca, ale zwracam uwagę, że taka ciekawa oddzielna inicjatywa i oddawanie pomysłu będą się pojawiały, jeżeli my nie załatwimy tej sprawy do końca. Nie chodzi tutaj bynajmniej o to, co często nam zarzucają przeciwnicy seminarzy, że nie dajemy zmarłym spokoju poszukiwać. Nie, ja mieszka tej chwili prosiła Czartoryskiego małe roku, nie zacznie, co łatwiej można rozwiązać uzasadnionych niepodległościami przypadkach przenoszenia zwłok. A to ja przypadek bardzo uzasadniony i od 25 lat zmieniony. Że na Alei Zasłużonych niepodległej Rzeczypospolitej nie należy ci, którzy całym swoim życiem przydawali obcym mocarstwom i zniewalali Polaków, mordują, torturują i wymagają rozkazy. Tak jak ja, Julian Machlewski, gdyż to podniesie rękę z Węgierami, chciał przekształcić Polskę w Sowiecką Republikę. Tacy ludzie jak Bolesław Bieruch, to bardzo zareagowali, że zostali prezydentem Polski, ale się w cudzysłowiu. Tacy jak Władysław Gomułka, tacy jak Wojciech Jaruzelski, który prawda nie leży w samej Alei Zasłużonych, ale w pobliżu, bo to po prostu uwłacza godności tego miejsca i to, o czym tak często pan doktor Szarek wspomina, źle służy edukacji młodych pokoleń. Bo ci młodzi ludzie w szkołach, również i z książek państwa Szarków, którzy często na antenie Radia Maria gościli, pani Joanna Wilczka-Szarek i mąż doktor Jarosław Szarek, napisali wiele książek historycznych dla dzieci, dla młodzieży, przedstawiając właściwą ocenę wydarzeń i postaci historycznych. I teraz te dzieci, ta młodzież, wiedząca kto jest bohaterem, a kto jest zdrajcą, idzie na Powązki, mówi jej się, że jest to Aleja Zasłużonych, że leżą tutaj najgodniejsze osoby w historii najnowszej Polski i nawet widzą, że owszem, leży Tadeusz Burgomolowski, leżą powstańcy warszawscy, leży pułkownik Ryszard Kupiński, mnóstwo innych zasłużonych dla nas osób, a obok niej którzy służyli Sowietom, ci, którzy mordowali Polaków, ci, którzy zniewalali naród Polski na wiele lat. No przecież to jest mącenie tym młodym ludziom w głowie, to jest fałszowanie historii. I dlatego pozwolę sobie użyć tego sformułowania, że chcemy walczyć o prawdę historyczną. Ja rozmawiałem kilka dni temu na ten temat dość długo telefonicznie z panem prezesem Jarosławem Szarkiem, który jest tego samego zdania, że należy tę dekomunizację przestrzeni publicznej szeroko poprowadzić, zarówno jeśli chodzi o pomniki, zarówno jeśli chodzi o ulice, jak i również o Aleję Zasłużonych na Powązkach. Tym, że oczywiście, jeśli się z tym nie zgadzam, rzeczą pierwszoplanową jest wydobycie z anonimowych dołów śmierci ofiar tych, które
których należy z powodu usunąć właśnie po to, aby uczynić miejsce dla Alei zasłużonych powozek wojskowych i bohaterom. Tym bohaterom, których tak znakomicie, z taką pieczołowitością odnajduje ekipa pod kierownictwem pana profesora Krzysztofa Szwajdrzyka, powołanego przez pana doktora Szarka na jego zastępcę jako prezesa IPN. Jestem głęboko przekonany i ufam w to, że tak jak z ogromną stanowczością, z ogromnym pietyzmem przywracamy cześć i szacunek naszym bohaterom, tak również zgodnie, kulturalnie, zgodnie z naszą polską i chrześcijańską tradycją sposób pozbędziemy się Alei zasłużonych warszawskich powozek, a być może i innych cmentarzy w Polsce, osób, które są niegodne tego miejsca i których obecność w tym miejscu fałszuje polską historię. Panie doktorze, dziękuję za ten komentarz, bardzo gorąco pozdrawiam, oczywiście całej sprawie będziemy się pieczołowicie przypatrywać. Jeszcze raz pozdrawiam z okolicy Jerzego Wojewódzkiego w Krakowie i zapraszam, kto może, na godzinę 19 w czwartek pojutrze na uroczystość wojskową pod Polską mogiłą Mogiła. Bóg zapraszam, że rozmawialiśmy z panem Antoniem Bukowskim, rzecznikiem Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległości w Krakowie. Kończymy audycję, to naszej dnia jest godzina 14. Państwo Rymadowski, Radio Biskup Piotr Turzyński, biskup pomocy świeckiej Radomskiej.
Kowalski. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy. Transmisja na antenie Radio Maria i Telewizji Trwam. Minut po godzinie 14 zapraszam do wspólnej popołudniowej modlitwy z liturgii godzin. Hymn wschodzie pokornej modlitwy z drugiego tygodnia, 104, strona 505, psalmodia strona 674, czytanie, werset i modlitwa strona 677. Informacje na posługujące się wydaniem skróconym odnajdziemy w psalmodzie na stronie 873. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz grabikowi mojemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieku. Amen. Alleluja. W chodzie pokornej modlitwy. Pochylmy czoła nad Panem. Myślą i śpiewem wyznajmy, że Bóg jest w Trójcy jedyny. Chcę bez kawy, niech sławią ludzie, co telewizja. Ja mam jakim objawił się. Siedem naszych jest. Tak, dobrze. Yeah.
Prawdziwa cnota to towar, o który nikt dziś nie zapyta. I prawdziwy
lędrzec musi być rad i z tego, jeśli raz na 5 dni ma za co kupić baranią głowę u rzeźnika, którą ogryza na poddaszu, popijając łzami. Panie, wszystko coś mi dał. Wydałem na księgi u Atraktusa, a potem okradziono mnie, zniszczono. Niewolnica, która miała spisywać moją naukę, uciekła, zabrawszy resztę tego, czym twoja wspaniałomyślność mnie obdarzyła. Nędzarz jestem, a tym pomyślał sobie, do kogoż mam się udać, jeśli nie do ciebie? Serapisie, którego kocham, ubóstwiam i za którego narażałem życie moje. No cóż, przyszedł. I co przynosisz? Pomoc z Baharu. A przynoszę ci moją nędzę, moją łzy, moją miłość, wreszcie wiadomości, które przez miłość dla ciebie zebrałem. Pamiętasz, panie, co ci w swoim czasie mówił, że odstąpiłem niewolnicy boskiego Petroniusza jedną nitkę z przepaski Wenery w Pafos. Dowiadywałem się teraz, czy jej to pomogło. I ty, synu słońca, który wiesz, co się w tamtym domu dzieje, wiesz także, kim jest tam pełnicy. Mam jeszcze taką jedną nitkę. Zachowałem ją dla ciebie, panie. Ty przerwał. Spostrzegł się gniew, zbierający się w broja Winicjusza i chcąc uprzedzić wybuch, rzekł prędko. Wiem, gdzie mieszka boska Lidia, pokażę ci panie dom i zakład. Winicjusz potłumił wzruszenie, jakim przyjęła go ta wiadomość i rzekł. Gdzie ona jest? U Linusa, starszego pokolenia chrześcijan, ona tam jest wraz z Ursusem, a ten podobnemu chodzi do młynarza, który zwie się tak jak twój dyspensator, panie Benas, Benas. Ursus pracuje nocami, więc otoczywszy dom w nocy, nie znajdzie się go. Linus jest stary, a w domu prócz niego są tylko jeszcze dwie starsze niewiasty. Skąd to wszystko wiesz? Pamiętasz, panie, że chrześcijanie mieli mnie w swym ręku i oszczędzili. Glaukus myli się wprawdzie, mniemając, że ja przyczyną jego nieszczęść, ale uwierzył w to nieborak i wierzy dotąd, a jednak oszczędzili mnie. Więc nie dziw się, panie, że wdzięczność napełniła mi serce. Ja mam człowiek z dawnych, lepszych czasów, zatem myślałem, mamże zaniechać moich przyjaciół dobroczyńców. Dla mnie byłoby zatwardziałością nie zapytać o nich, nie wywiedzieć się, co się z nimi dzieje, jak im służy zdrowie, gdzie mieszkają. Na Pessinum skąd Syberę. Nie jestem do tego zdolny. Wstrzymała mnie z początku obawa, żeby źle nie zrozumieli mych zamiarów, ale miłość, jaką do nich miałem, okazała się większa od obawy, a zwłaszcza dodała mi otuchy ta łatwość, z jaką oni przebaczają wszelkie krzywdy. Przede wszystkim jednak myślałem o tobie, panie. Ostatnia nasza wyprawa zakończyła się porażką, a czyż taki syn fortuny może pogodzić się z tą myślą? Więc przygotowałem ci zwycięstwo. Dom stój osobno. Możesz go kazać otoczyć niewolnikami, także i myśl się nie wyśliźnie. O, panie, panie. Od ciebie zależy tylko, by jeszcze dzisiejszej nocy ta wielkoduszna królewna znalazła się w domu twoim. Ale jeśli się to stanie, pomyśl, że przyczynił się do tego bardzo biedny i zgłodniały syn mojego ojca. Winicjuszowi krew napłynęła do głowy. Pokusa raz jeszcze wstrząsnęła całym jego jestestwem. Tak jest, to był sposób. I tym razem sposób pewny. Teraz będzie miał Lidię u siebie, któż zdoła mu ją odjąć. Gdy raz uczyni Lidię swoją kochanką, cóż jej pozostanie innego, jak zostać ją na zawsze. I niech zginą wszelkie nauki. Co za nią będą znaczyli wówczas chrześcijanie, razem z ich miłosierdziem i posępną wiarą. Zawinie czas otrząsnąć się z tego wszystkiego. Zawinie czas rozpocząć żyć, jak wszyscy żyją. Co następnie uczyni Lidia? Jak pogodzi swój los z nauką? To również rzecz mniejsza. To są rzeczy pytania. Przede wszystkim będzie niego i to dziś jeszcze. A i to pytanie, czy się w jej duszy ostoi nowa nauka wobec tego nowego dla niej świata, wobec rozkoszy i uniesień, którym musi się poddać. A stać się to może jeszcze dziś. Dość zatrzymać Simona i wydać o smroku rozkaz. I potem radość. Bez końca. Czym było moje życie, myślał Winicjusz, cierpieniem, niezaspokojoną żądzą i zadawaniem sobie ciągłych pytań bez odpowiedzi. W ten sposób przetnie i skończy się wszystko. Przypomniał sobie wprawdzie, że przyrzekł jej, iż nie zniesie na nią ręki. Ale na coś przysięgał. Nie na bogów, bo już w nich nie wierzył. Nie na Chrystusa, bo w niego jeszcze nie wierzył. Zresztą, jeśli będzie się czuła pokrzywdzona, zaślubi ją i w ten sposób wynagrodzi jej krzywdę. Tak, do tego czuję się zobowiązany, bo przecież zawdzięcza jej życie. Tu przypomniał mu się ów dzień, w którym wraz z Krotonem wpadł do jej schronienia. Przypomniał sobie zniesioną nad sobą pięść Ursusa i wszystko, co nastąpiło potem. Ujrzał ją znów schyloną nad jego łożem, przebraną w strój niewolnicy, piękną jak bóstwo, dobroczynną i uwielbioną. Oczy jego mimo woli przeniosły się na lararium i na ów krzyżyk, który zostawiła mu odchodząc. Zali jej za to wszystko, zapłaci nowym zamachem, zali będzie ją ciągał za włosy do kubikulum, jak niewolnicę. Jakże potrafi to uczynić, skoro nie tylko jej pożąda, ale ją kocha. A kocha za to właśnie, że jest taką, jaką jest. Jak to uczuł, że nie dość mu ją mieć w domu, nie dość chwycić przemocą w ramiona i że jego miłość chce już czegoś więcej. To jest jej skład, jej kochania i jej duszy. Błogosławiony ten dach, jeśli ona wejdzie pod niego dobrowolnie. Błogosławiona chwila, błogosławiony dzień, błogosławione życie. Wówczas szczęście obolida będzie jako morze nieprzebrane i jako słońce. Ale porwać ją przemocą? Byłoby to zabić na wieki takie szczęście, a zarazem zniszczyć, splugawić i zokrzywić to, co jest najdroższe i jedynie ukochane w życiu. Zgroza przejęła go teraz na myśl o tym. Spojrzał na Sidona, który wpatrując się w niego,